Dzień dobry Państwu, witam wszystkich serdecznie w naszej skromnej oczyszczalni ścieków. Proszę Państwa, minęło 5 lat. Minęło 5 lat od momentu, kiedy wraz z Panem Prezydentem miałem taką okazję zakopać, odkopać, wbić łopatę. Proszę Państwa, było to 5 lat. Przebiegło to bardzo szybko, ale powiem, że ta największa inwestycja w mieście poprawi nasze środowisko, poprawi byt mieszkańców. Przez te 5 lat każdy dzień był inny. Przynosił nowe wyzwania, coraz to nowe zadania, wymagające wielu przemyśleń i decyzji. Trzeba było niejednokrotnie dokonać wyborów w celu osiągnięcia zamierzonych celów. Proszę Państwa, w międzyczasie przez te 5 lat upadły 4 firmy w trakcie prowadzenia tej inwestycji. Jedną z firm trzeba było niestety, mówiąc kolokwialnie, wyrzucić. Były to poważne wyzwania i potrzeba konkretnych decyzji, ale żeby dokończyć tę inwestycję w terminie, no trzeba było w ten sposób działać. W efekcie okazało się, że te decyzje były słuszne. Pomimo trudności udało się doprowadzić inwestycje do końca. Dzięki odpowiedniej polityce zarządzania, rozliczania robót udało się również zaoszczędzić 50 milionów złotych. Na początku planowane było 138 milionów jako główny koszt inwestycji. Zmieściliśmy się w 87. To się przekłada na wszystko, na taryfy, na ceny i muszę tutaj pochwalić się, że jednak to się udało. Inwestycja ta przyczyni się do zwiększenia poprawy środowiska, pozwoliła na podłączenie ponad 8 tysiącom mieszkańców do kanalizacji sanitarnej, no i jak również spełniliśmy wymogi unijne. Nie będzie miasto płaciło karę, Panie Prezydencie. Proszę Państwa, system projektu za złotówkę, dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, dotacja dzięki szanownym radnym władzom miasta do przyłączy, do prowadzenie kanalizacji pod granice posesji spowodowało, że mamy, już mogę to dzisiaj oficjalnie powiedzieć, efekt ekologiczny osiągnięty. Do tego jeszcze został efekt rzeczowy, który pewnie skończyliśmy, o czym właśnie dzisiaj Państwo zostali powiadomieni. I wszystko wraz z efektem ekonomicznym rozliczymy w 2016 roku. Dziękując, proszę Państwa, za pomoc, Panie Prezydencie, szczególnie Panu za pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia na miarę na dziesięcioleci, można powiedzieć, mówię. Powiem tak, jesteśmy gotowi stanąć przed następnymi zadaniami i godnie je wykonać dla dobra mieszkańców Mrowa. Proszę Państwa, dziękuję. A bardzo serdecznie chciałbym poprosić tutaj Pana Prezydenta Miasta Mrowa. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja powiem tak. Jak kończymy inwestycje, na przykład kryta pływalnia, boisko, lodowisko, to właściwie są to inwestycje, które znajdują się w centrum miasta. One są bardzo widowiskowe, towarzyszy im szeroki udział mieszkańców. I to jest dla nas wszystkich zrozumiałe przecież. Dzisiaj spotykamy się właściwie w sercu systemu kanalizacyjnego miasta na oczyszczalni ścieków, czyli gdzieś na obrzeżach naszego miasta. Nie chcę używać pompatycznych określeń, ale zgodzimy się zapewne wszyscy, że zakończone zostało największe przedsięwzięcie, największe zadanie w historii naszego miasta.
Ja gdybym miał w kilku zdaniach określić ten projekt, to bym powiedział tak, że pod względem technicznym niezwykle złożony, pod względem finansowym ogromnie kosztowny, a pod względem społecznym szalenie uciążliwe. 5 lat właściwie ciężki sprzęt, roboty ziemne operowały w terenie, głównie w rejonie Starego Knurowa. Działo się to na naszych oczach, na oczach wszystkich mieszkańców, z całą pewnością stanowiło ogromną uciążliwość. Dzisiaj mamy to już za sobą i rzeczywiście to, co pan prezes podkreślił. Szanowni Państwo, osiągnęliśmy pewne normy, które są uregulowane przepisami prawa w niezwykle newralgicznym obszarze, a mianowicie w szeroko rozumianej ochronie środowiska. A zatem zakończenie tego zadania otwiera nam możliwości planowania i realizacji kolejnych inwestycji. Wiemy doskonale o tym, że bez tego nie byłoby to możliwe. I jeszcze jedna wartość, która właściwie wisiała nad nami, jak i nad każdą gminą w Polsce i nie tylko. A mianowicie uniknęliśmy tym samym niezwykle dotkliwych finansowych kar. Dzisiaj Knurów jest miastem bezpiecznym. Proszę Państwa, początki tego były dla nas takie, że myśmy przystąpili do tego projektu. Uwarunkowania finansowe, głównie chodzi o podatek VAT i tak dalej, pokazały nam, że ze wszech miar opłacalne będzie, kiedy wkomponujemy w to przedsięwzięcie naszą spółkę komunalną, przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji, żeby jako spółka nasza z 100% udziałów miasta poprowadziła to i właśnie finansowo będzie to dla nas o wiele korzystniej. Stąd też rzeczywiście w marcu 2010 roku, kiedy w ratuszu podpisywaliśmy umowę, pan prezes wielokrotnie uczestniczył w uzgadnianiu i wszystkich tych procedurach, które mamy już dawno za sobą, podpisanie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska. Musimy przecież pamiętać o tym, że koszt całego przedsięwzięcia to 86 milionów złotych, z czego 81% to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, to jest z Funduszu Spójności. Z własnych środków nie bylibyśmy w stanie tego w tak krótkim czasie przeprowadzić. To nam się po prostu udało. Ja z tego miejsca chcę bardzo gorąco pogratulować, podziękować wszystkim tym, którzy mają swój udział w tej inwestycji. Nade wszystko kadrze inżynieryjno-technicznej przedsiębiorstwa wodociągów kanalizacji, panu prezesowi, to wielka sprawa. Drodzy Państwo, myślę, że kolejne inwestycje przed nami dzisiaj już bez jakichkolwiek przeszkód możemy myśleć o dalszym zrównoważonym rozwoju naszego miasta.